Hej, witam wszystkich widzów moich oraz Kiksuja. Hej, hej! No i witam was w kolejnym odcinku naszej gry w Stellaris, tak? Boże, są Europa Universalis. Mm, tak, tak. Europa Stellaris 4, tak. Tak, gramy w tą grę. No i kontynuujemy tutaj nasze przygody. W zasadzie to jeszcze cały czas etap rozbudowy. Dobra, dajesz. Mm-hmm. A, dobra. Już trójką stawiam. Już. Akurat się kieruję powoli w twoim kierunku, więc... No, więc żeby przynajmniej było ciekawie. Okej, dobra. No ja też muszę się budować. Nie, no... Bo mam tego sąsiada kochanego, co ja wyczytałem, bo tam już Lukasowi mówiłem, że to jest wielkie rzucenie monetą. Po prostu 50% szans mam, że albo wybuchną, albo nie. Ale drugie 50, że będzie u mnie, albo nie. To jest po prostu... Będę sobie grał w loterię teraz. A mnie to dziwi, że się nie napotkałem żadnej nacji, serio. A nawet, spokojnie. Nawet statków kosmicznych nic. A naprawdę mam już spory obszar kosmosu zbadany. Zazwyczaj to, no, zazwyczaj to wiesz, wszystko klaster obok już jest zrobione i tak dalej. Construction complete. Kosmoport, badania, statek kolonizacyjny, kolejny róbmy. I no mówię ci, może być. Żadna nowa kolonia się nie pojawiła na razie, ale myślę, że w kolejnym odcinku to już będę coś nazywał, bo mam tutaj fajny świat 18. Kontynentalny, on będzie raczej pod jedzenie z tego co widzę. Robiony. No, znalazłem complete. Tunel czasoprzestrzenny. Hillie w systemie, może już go widzisz, może nie. Jako odkryty. Czekaj, mam jakieś rewolty niewolników. Radykalizują ci się. I co się wtedy robi? Mogę ich wystrzelać? Jak zbudujesz sobie Strongholda, to możesz w sumie załagodzić ich, żeby po prostu byli grzeczniejsi. No, to jeszcze Strongholdy muszę pobudować, okej. Okay. Zazwyczaj to zlewam. No, jeden wystarczy, tak. Znaczy, przynajmniej mi wystarczy na planetę o 16 polach. Special project complete. Gdzie mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Niewolników. W ogóle też ktoś u ciebie... O! Masowe wymieranie, badania zakończone. A co u mnie? Uu. Nie, masowe wymieranie, o to chodzi. A mówiłeś, że coś u mnie. A, tak, w komentarzach tam ktoś powiedział, że jak chcesz się pozbyć niewolników, to żebyś wziął ten system obywatelski tam, no. Nie, no nie chcę się pozbywać niewolników. No tak, ale też mówię, że to jest głupi pomysł jednocześnie, bo nie dość, że powodujesz to, że może powstać jeszcze frakcja ta wolnościowa, bo niewolnicy mają tam szansę, znaczy no, jak popatrzysz sobie na jakie mają etyki ci niewolnicy, to jest szansa, że tam któryś ma tą etykę właśnie wolnościową. A u mnie akurat chyba nie ma. A nie, jeden ma akurat egalitaryzm. Boże, nic z tego nie rozumiem. Nie mogę ich wyrżnąć. Ej, SI jest o tyle łatwiejsze, że się nie muszę niczym takim przejmować. Jakimiś tam niepokojami społecznymi, jakimiś frakcjami, what? System survey complete. Wszyscy mają mi służyć. Obey or die. I tyle. Z tego jest egalitaryzm właśnie, wszyscy mają ci służyć. Albo są niewolnikami, no. Mają wybór. Mój przywódca jest obecnie odkrywcą. Szybkość budowy statku badawczego, szybkość badania anomalii plus 33. No tak, ostatnia jest fajna cecha. Kurka, się trochę zjebałem, trudno. Ale mam wysokie szanse piractwa. Oby się pojęli w systemie z amebami, to przynajmniej one mi załatwią ten problem. I tutaj świat tropikalny. Też mam fajny. O, i mam jakieś budynki na tym świecie tropikalnym. Prymitywne farmy. Ale tu nie ma prymitywnej cywilizacji na tym. Ktoś wymarł sobie. Albo se otrzyk, czy co? Powiedzieli, że nie nadają się na cywilizację. Kapsuła ratunkowa. Może mogę mieć kolejnego admirała. Tak? No, ciekawe co to za admirał. To jest... A to jest Maruder! Co to znaczy? On ma cechę specjalną dla tych właśnie, tych imperiów, tych całych maruderskich, tych, wiesz... Co sobie siedzą i mogą najeżdżać na innych. I co to mam najemny wojownik, unik plus 10%, szybkostrzelność plus 10%. No to poziomu czwartego dobra. Jest. No to jest dobre. Poziomu czwartego. No. A to może dlaczego szczególnie... jest ma te plus 10%, bo w zasadzie... Nie, bo możesz go wynająć w sumie, jeżeli masz na to pieniądze, a jak nie masz, to no, no znalazłem go akurat. To lepiej znajdź, żeby wynająć. Jezu, jeden system ma 22 minerały. Co jest tam nim? No pewnie będziesz miał tam drony. Chociaż nie, te drony są w większych systemach. Nie, dronów nie miałem jeszcze. Nie?
A ja miałem już kilka razy na rozgrywce. Ale nie, nie, nie chodzi mi. Chodzi mi o tą grę, że dronów jeszcze nie spotkałem. A nie, to po prostu są te asteroidy. Są trzy asteroidy, które mają cztery minerały. Mam coś, co pisze bardzo mi dużo tekstu. Symbioza neuralna. O. Czekaj. Niestety symbionty nie chciały łączyć z żadnym zwierzę, oficer naukowy, który wysłał hipotezę, że symbiotą odpowiada tylko... To jest to? Na Gauldów? To jest... Ej, to jest OP. To oburzające czasem bezpośrednie podejście... Czekaj. Czy chodzi ci o tego robaczka? Tak, robaczka w głowie. O, to jest fajne w ogóle. Tak, ślimak neuralny. To i czasem bezpośrednie podejście jest najlepsze dla nauki, czyli że on zyska tego ślimaka, tak? No chyba tak, ta ostatnia chyba opcja, że tam mimo niedawnego się dla nauki. Podniesienia umiejętności dzięki zgromadzonym doświadczeniom naukowiec zaczyna możliwości, naukowiec Camryl. Kurde, czekaj, dobra, gdzie on jest teraz ten Camryl? Mam frakcję, Church of Divine Guidance. A, to założono ten budzik. A, zaraz będę. O, tylko że coś mi się tu wyskoczyło. Oho, mam żywy metal gdzieś. A nie. Żywy metal. Jestem! No mówię, dzisiaj jestem po prostu na maksa śpiący i myślałem, że po prostu mogę zasnąć. A tak głupie jest się spóźniać. No w sumie. Dobra, i co mi ten naukowiec znowu tutaj złego robi? Serio, to jest jakieś... Tego jeszcze nigdy nie miałem. Jest ciekawy, bo jeżeli idziesz w cynikę, to możesz mieć władcę, który nawet ma 5 cech. Modyfikuje jednostki populacji światłość, dodaje cechę nosiciel ślimaka mózgowego. No, ale zmniejsza ci tam możliwość przyrostu tego doświadczenia, ale to jest niewielka strata. W dupie to mam, ja to biorę. Ja chcę mieć ślimaka mózgowego. To jest święty ślimak, Kiksunio! Modlimy się do ślimaka od dzisiaj. Ślimak. No to fajnie, ja mam na głowie ślimak i w sumie jako... No, co? Mózgi. No jako mózgi, no takie. No, ma to wygląda jak musza. W ogóle znalazłem żywy metal. W sumie jest blisko siebie, to trochę ci pozazdroszczę, szczerze mówiąc. Czekaj, bo ja tutaj wysłałem cech badawczy jeden, drugi, konstrukcyjny mam wolny, okej. Dobra, tutaj... Kurde, to ten system by mi się przydało przejąć w sumie dla minerałów. Dobra, i co? Czy któryś mój naukowiec dostał ślimaka? A? Może sprawdzić ten przywódca w tam okienku. Construction complete. A, statek konstrukcyjny. Zaraza? Winteriada? Jeden, kilka... Czekaj, to znowu jakieś badziewie mi się zrobiło. Kurde, ludzie będą narzekali na pauzę. No wiem, ale to są jakieś eventy, których nie znam. Ewentualnie, jeżeli chcesz, no to zwolnij, bo ja... Nie, no dobra. Nie wiem. No interiorem, po za pierwszą ofiarę musimy dopilnować, żeby klinika specjalnie testową do badań, do... A, masz chyba infekcję na planecie jednej kolonii. No tak, z jakąś zaraza. Tak, i musisz tam szybko przystosować tego jedną populację tam. I ona, znaczy no, jeżeli szybko nie przystosujesz, to stracisz populację. I to można szybko powstrzymać tą infekcję poza tym. Tylko, że mam zbudować jakieś... Nie, ono już jest. Ona się z automatu robi. Powinno no być. Tak. Sprawdź kolonię. No tak, jest ta infekcja, tylko że jestem na tym winteriadzie. Pisał, że mam zbudować budynek, jakieś centrum czegoś tam, ale nie mam takiego. No to sprawdź, czy nie możesz go zbudować. No ale nie mogę, no nie mam czegoś takiego. Centrum kontroli niewolników, węzeł energetyczny, elektrownia i tak dalej. Nie wiem, o co chodzi. Chyba, że już coś zjebałem. Albo się już populacja na nim może jest, nie wiem. Nie, bo było potem jakiś drugi, no bo to leciało na tym najszybszym, no to już pewnie przeskoczyło czy coś. No jest trudno. Akurat na raz widzieliśmy. Wyścigi kosmitów. Nietypowa tektonika. No to może... A może się to rozbudowało? Nie wiem, no musisz tam przepisać i na pewno to się zmienia później w pomnik. A i tu jest kuźwa, dobra. Boże, no, bo zauważam. Już był postawiony budynek. No ja nie mogę. W systemie, którym badałem, pojawili się piraci. Koniec zarazy. Zyskano wpływy. Polep na pewno zmienia budynek w pomnik zarazy. Yeah. To jest fajny pomnik. Dajcie jedności.
Powiedzmy, o, roboty, ale jestem przecież... Czemu mogę roboty? Nie, nie musisz. Możesz się zbadać, ale... Nie będą tolerowali ich. No, frakcja psionistyczna. Nie lubi za bardzo. No ja mam Hieral Union... Naukowiec, jakąś mam frakcję, ale to nie wiem, co to jest. Za frakcja, jakaś taka dziwna. Frakcja za stąd. Italiańską, no to chciałbym nic strunąć, no to ludziom mi się wymarło. Twierdzę tu mam, teraz róbmy to. Turul 1. To ma być od pieniążków? Nie, od kopania w ziemi, dobra. Ciężko, żeby kopać w czymkolwiek innym niż ziemi. Swą drogą. Co ja zbadałem, że mam lepsze broń? A, pancerz lepszy. Chyba lastery. Rajska kopuła. Tak. Ja poszedłem sobie pod przyrost populacji. No, to tak, no to przyrost populacji, rajska kopuła, no. A, nie chodziło mi o rajską kopułę. Gdzie to było? Pokrewieństwo. A nie, to etyki imperium. Fek! Ale źle przeczytam. Dobra, nieważne. Będę miał więcej spirytualistów. Zadowolenie populacji, to czekajcie, to zastąp. Anuluj. Zbuduj. Rób to elektrownię. Masa prądu? Tu będzie, tutaj mam system tropikalny, tundrowy, to ja tego nie chcę. Tam Borneo. Tu tak, tutaj. Ale serio, już będę sporo moc tutaj, jeszcze nikogo nie znam. Właśnie lecę w stronę ciebie, dlatego że... W sumie to czekaj. Produkcja, okręstów, zarządzanie flotą. Construction complete. Dobują flotę. Tu teraz... mają się rozmnażać, tu mają się rozmnażać. Tu stoi... Dobra, czyli na razie budynki mam zapełnione, czekam aż mi się populacja zrobi. Statyki konstrukcyjne, za to tutaj mam pełno roboty i potrzebuję 720, dobra, na zbudowanie. No ale buduje się też flota w międzyczasie, ale to dobrze, bo wtedy tutaj polecę i sobie coś zniszczę. Ja na przykład zniszczę sobie bazę kosmitów, znaczy no, piratów. O, dostałem wiedzę o bramie Elie, o Elce, to fajnie. Ta? No, z bazy piratów, tego się zrobię. O, Ro Alien znalazłem. O, Alien Sigma. Czyżbyśmy się spotkali? Tak? To cię spotkałem? W Krancie? To ja, jak już. Tak. No to... nie, przegrana z biurokracją. Tracę wpływy, kredyty energetyczne, ale zyskuję jedność. Albo mógł dostać slumsy. I przemysłowe pustkowia. Biurokracja zawsze wszystko zniszczy. O, witaj! Witaj. Chwała Bogom za to spotkanie. No bez ja i teraz odkryłem to badziewie na górze. Chwała Bogom za to spotkanie. To zmienia wszystko. Evading heretics. No Boże, piraci, serio? Our science ship is beset by enemies. No tępe pały, no. Statek konstrukcyjny tutaj. Anomaly found. To możemy się pohandlować wreszcie. Jak handlować? Możemy. No, złóż propozycję handlową. Mogę nawet ja zrobić, jeżeli nie masz ochoty. Porozumienie możemy sobie... Wypowiedz wojnę, tak? No też możemy, jeżeli chcesz walczyć z 744. No, flotą. Co to jest? No, ba, nawet dałem takie porozumienie, żebyś się nawet z automatu zgodził. Dobra, porozumienie badawcze, aktywne połączenie czujników. To przynajmniej będziemy widzieli siebie. No to ponoć jest opłacalne i te badania jeszcze. To będziemy miały równo szli. Tylko z prądem muszę sobie poradzić. Na szczęście mam jedną planetę właśnie pod prąd. Kolejna planeta do naszych wiernych ludzi. Zbuduj. Chwila. Tak właśnie tutaj ciebie, tutaj zbudujmy świątynię, żeby mieć się gdzie modlić, oczywiście do mnie. Statek konstrukcyjny. Co? Tu się buduje. Prąd skacze sobie.
Piekownia. No ale to też w sumie nie, no dobra. A, czyli... Ktoś się zabił. Słyszałem w tle karetkę. Ale to kurde, to strasznie dużo tego mamy odkrytego. Znaczy w sensie takiego, gdzie się będziemy tylko my spotykali. Jak patrzę na tą galaktykę, co mam odkryte. Construction complete. No, no akurat mam ten właśnie mówię, ja tylko mogłem na północ i południe, no teraz to będę tam na boki leciał. Jak sprawdzę sobie Jenesse pełni, to teraz lecę później tam. Od Elki tam później w bok, ale to też słabo jakoś widzę tymi się pojawiły. Te hiperlinie jakoś niefortunnie, znaczy no łatwe pod obronę, ale jednak pod ekspansję trochę ciężej. No, ale na szczęście nie mamy nacji, które muszą ekspansować na 100%. Ale te roboty sobie zrobiłem, to pójdę te światy jakieś pokolonizuję. A akurat żądają ode mnie rzeczy. Dobra, macie minerały, mam ich dużo. Kurde, moi niebezpieczni północni sąsiedzi. Hej, mogę powiedzieć, żeby najechali na ciebie. Czemu nie mogę bo już mi robię, okej, dobra. Fascynujące. Construction complete. Ciało i umysł. A i patrzyłem też, jak tą pisonikę tam trochę wywołałeś. Oprócz tego, że sam musi być naukowiec, to wszystkie imperia bazowo mają o połowę zmniejszoną szansę, że mogą tą spotkać. Tą technologię psioniczną. A co jeszcze raz, bo tak jakoś coś się zaczytałem? Technologia psioniczna, która doprowadzi nas do psioniki ogółem. No, tego jeszcze nie mam. No, nikt nas nie ma, to ona jest trochę daleko już. Nie chce mi się odpalać. Albo wezmę telefon sobie tam. Prawda, szybciutko. Construction complete. Badania. Ten system zabezpieczony. Stacje badawcze górnicze. Okej, niech zrobi. Okej. O, co jest tutaj jakaś bogini imperatorowa. Założyła mi frakcję. I co ona chce? I jak ja mogę zwiększyć jej wpływy? Ustrój religijny, rozwój psioniki, jedność... Ja już z bazy dostaję plus 1 właśnie za to, że spełniłem sobie ustrój religijny, jednorodność... Ja właśnie nie kapuję tego. I harmonijne imperium. No harmonijne imperium to musisz mieć tą tradycję harmonii. Jednorodność... musisz mieć dużo populacji spirytualistycznych. No i ustrój religijny, no... No to etyki muszą być. Aha. Spirytualistyczne. No, to jesteśmy spirytualistami, no to lubią nas za to z bazy. Jeszcze mam Citizen Elite Union. I nie lubią mnie trochę, bo nie mam tradycji. Dominacji. Ale lubią za to, że jesteśmy autokratami. I rozwarstwieni społecznie. No to fajnie. No, tak. A, miałem. Zmienić nazwę Beta Chorym, oczywiście. Tylko N więcej i już jest lepiej. Mining station martyred. One of our stations is beset by enemies. A ci już urodzili się? Kto? U mnie populacja. Jezu, tak szybko powstają? Nie wiedziałem w sumie. No u mnie to wciąż za wolno. No właśnie dziwiłem się, bo nie zdążyła się rozbudować elektrownia jedna. Nie no, i jest z niewolnikami. Ogólnie to dobrze, trzy szybko się rozbudowują. Ale znaczy mam plus 15 jedzenia, no to trochę. A, to trochę to ci przyspiesza. Ja dopiero... Ale jeszcze, tak, teraz już kaposiąg w tym momencie, więc... No ja teraz dopiero inwestuję w taką planetę do jedzenia. I mam 1,59 miesięcznie, trochę dużo. Na początek. Czego? Construction complete. Rozwoju, no populacja tak szybko no rośnie. Tak, no bo im masz więcej jedzenia, tym jest szybciej, nie? No tak. Ulepszone deflektory. Dezintegratory są fajne w ogóle. Wezmę sobie alternatywy badawcze. W ogóle jak już się będzie miał te autokanony na statkach. Znaczy no jak się zbada tą technologię, to dobrze i na korwety wziąć, bo wtedy jest bardzo są dobre na korwetach podobno. Ale co? Autokanony. Taka broń z bliska. Aha. Znaczy no, zwiększa ci mocność świefloty, jeżeli to dasz na korwety. Znaczy ogólnie... A, nie, czekaj, to tutaj. Zbadaj układ. Coś mogę ulepszyć, pewnie tak, aktywownie. Broma L. Our science ship is beset by enemies. Też masz? Kurwa, dragon jebany. A Zaksie? Bo tam widziałem, że coś znikło. No tak, zniknął mój badawczy okręt. Smutek.
No, przynajmniej nie muszę tego tutaj dalej kolonizować, bo już wiem, że tutaj nikt nie przejdzie, haha. No, w sumie. Masz jeszcze tam na północ, jeżeli się nie kończy tam na tym jednym systemie. Ale przynajmniej jak zabijesz tego smoka, to będziesz mógł mieć, i zajmiesz ten system, to będziesz mógł mieć małego smoka. No, który będzie za ciebie walczył. Etherdrick, ale ten Etherdrick nie jest dobry. Zresztą w ogóle te chociaż nie wiem, bo to, ty mówisz, że są jakieś ustawienia flot, gdzie to ma być. Aż nie pamiętam. Co ja tu muszę zrobić? Szczątki. Mogę szczątki piratów construction podać. Complete. Ach, muzyka Synthetic Down jest w sumie jedną z lepszych w ogóle. Fajnie się ją słucha. A tutaj też, szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś zdania. Construction complete. Znaczy no, ludzie ją chwalą. I w sumie mi też się podoba, takie techno po prostu. Tak. No, w ogóle teraz rozbudowuję... A które construction complete. No pod tym, pod... no... pod czasem jest. System survey complete. Pauza jest dalej i otwórz, no, otwarasz muzyki. No właśnie, ale które to są utwory, no? Synthetic God na przykład, no już nie pamiętam, no. Robo Sapiens. Synthetic God w ogóle też fajnie brzmi. Nie wiem, może sobie włączyć, posłuchać. Ale każdy ma różne gusty, no. Na przykład teraz mam niezłą fazę, żeby słuchać muzyki z Fallouta. Czyli te całe lata 50. i po prostu mam playlistę i sobie słucham. No? Dziwny jesteś. Wiem. Spokojnie. To... O, akurat odkryłem dziwną fabrykę. Gdziekolwiek ją odkryłem. Brzmi jakiś świat skolonizowany tam, no. Calendar's new wisdom. No niszczyciele! Dziwna fabryka, 3-3. No, to nie będzie akurat. To mogę projektować wreszcie niszczyciele. Tylko muszę mieć prąd, żeby w ogóle je utrzymać. Bo akurat z tym u mnie to nie problem na razie przynajmniej. Ja mam minus 2. Ja sobie mam tyle minerałów, jakby była ta enklawa związana z handlarzami, to bym trochę się powymieniał na to. No, to akurat jest, brakuje mi tego. Ale znaczy, jeszcze nie znaleźliśmy ani ich jednym. No właśnie mówię, że trochę mi tego brakuje na razie. Ale w sumie mam dużą nebulę. Na szczycie obejmuj mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć systemów mam w nebule. No to fajnie, znaczy możesz minerały z tego robić, więc. No i kredyty też dodatkowe. Czy mam tu kanony? Jeszcze nie. Ja kredyty też? Kredyty? Tak, system też tam survey complete. To dawno nie robiłem. Aha. No, w sumie dawno nie padłem. Nie budowałem dawno tego. Rzadko mi się zdarzało, byłem. Ja przejściowo buduję sobie, zawsze budowałem. Teraz buduję sobie węzły handlowe w tych nowych tych systemach skolonizowanych. Akurat to mam miejsce, jeszcze poczekam, aż będę miał jedną technologię ze socjologii. Czyli w zasadzie na razie nigdzie się nie muszę bunkrować, bo z jednej strony jest, mam ciebie, z drugiej strony jest Etherdrake, flota kosmitów, no i jest druga strona, gdzieś w ogóle mam w chuj kosmitów, którzy mnie blokują. Więc no, mogę się skupić totalnie na rozwoju i w to pakować na razie. W sumie skoro mowa o niszczeniu, to mam ameby, które muszę zabić. Jezu, minus 5 energii. No to tego też trochę jest, kurde. To nie brzmi dobrze. Minus 5 to nie jest źle. No nie. Znaczy no, już nawet świat pod żarcie tam trochę wyszle, żeby prąd robili. No szybciej się rozwijaj. Dobra, nie byli gali starami. A, tylko tak mi światów brakuje w sumie do kolonizacji jakichś fajnych. No mi też, ja mam światy, ale są wszystkie czerwone po prostu i nie mogę nic kolonizować. Ja no, widzę tylko... Żółte mam. Żółte no, ty masz żółty, ja nie mam. Tu jest świat cmentarny, o fajnie. Światy cmentarne, czego nie wolimy kolonizować jako spirytualiści, niestety. Construction complete. Ale mogłem wziąć na przykład cechę jako spirytualista, coś tam na... Ten... Ale frakcja ta, kościelna, nie lubi osiedlać się na tak zwane nieświęte światy. System survey complete. Czy coś takiego jest? No jest, mają ten modyfikator. Znaczy no, modyfikator, no. Nie lubią po prostu tego. Tutaj zaleźmy to zniszczyć. A już mam plus 5. Skąd? A no, zrobiły mi się chyba tak, węzły handlowe. No. To jeszcze bym zrobił sobie jeden statek badawczy. Bo zabiłem wreszcie ameby. Kurde, na dobrą z produkcją żywności.
Ja mam plus 14, to mogę ci trochę podsyłać. Nie, no to ale nie chodzi, tylko mi chodzi o to, żeby mieć ten nadmiar, nie, większy. Bo to dopiero mam tą planetę nie z podżywność, bo taką fajną, ale... Mhm. Też mam. Tak mi rośnie po prostu populacja wszędzie, równomiernie, że wiesz, co zrobię, to mi ten... Przestaje łapać, no, nadmiar, whatever. Ciężko jest mi znaleźć słowa, dobra, nieważne. I w sumie to tak, tutaj jest 13 tropikalna, to jej nie chcę. Szkoda, no to marnować środka. A czy nie ma żadnych takich, zawsze był jakiś, zawsze taki jeden, przynajmniej system 22 parę, czy coś, a tutaj dupa. Może mam takich. Wewnętrzna asteroida. Ostrożnie rozkopać, czy zbadajmy go? Zbadajmy w sumie go. Asteroida trojańska. O, stolica planetarna. O, kosmiczne zoo mogę mieć! Wielki poligon. Dodano szybkostrzelność. Co to jest? Dostałem jakiś modyfikator za to, że mam chyba stację kosmiczną przy tych maruderach. Możliwe. Bo dostałem jakby... czekaj. Rozprawa z rozbójnikami. Ciągle starsze graniczne z grasującymi rozbójnikami dały naszym flotom doświadczenie bojowe i zwiększyły ich skuteczności w walce. Plus 10 do szybkostrzelności przez 120 miesięcy. Asteroida trojańska. A, to by się przyda. Ale to tutaj bonusy to akurat są kiepskie, te czasowe, bo to 120 miesięcy w tej grze to mija po prostu od tak. Jezu, starożytne drony się odpaliły. Dobra, nie chcę mi się tam lecieć teraz flotą. Tym bardziej, że ona jest bardzo daleko. Czemu ona tutaj jest? Zabezpieczyć i w sumie zacznę budować te. W sumie to ja bym raz, że mógł flotę już mocno budować. Chyba, że gdzieś sobie zbuduję... Boże, jak to się nazywało? Te stacje właśnie, żeby te... Chociaż nie mam jeszcze chyba tych bonusów. Coś może inną stację zrobię pod Nebulę. Zobaczymy, co ja tu będę mógł zrobić ulepszenie. A ty masz cztery kol... O, ty masz cztery planety, taki burżu. No, jeszcze zaraz piątą będę kolonizował. Nie jest wyjebista, ale niech będzie, no. Ja niestety mam średnią, jakby powiedzieć, z planetami. Wszędzie 20% zamieszkania. Jedna ma 11, druga ma 15, trzecia 15. Serio? Za słabo. No tak, no słabo. No, ale jedna ma 17, druga ma 22, więc... Z tych, które mogę kolonizować łatwo, więc no, jest fajnie. Z wypadku. Tu się ulepszy. System survey. No, a też w sumie nasza nacja nie jest pod to, żeby kolonizować dużą ilość planet. No. A zawsze można habitaty budować. No. Nasza ma szybko rozwinąć tradycję. W sumie jak tutaj to wygląda? Mistrzostwo imperialistyczne transcendencjalne? Ciało jest słabo syntetyczne, triumf umysłu nad ciałem, tak? To trzeba. Construction complete. Mhm, tak. Tam taki dziemurzek fajny jest. Swoją drogą mamy 27 minut, żeby się nie przedłużało. O, tak. Dobra. To dzięki wam dzisiaj za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka. No i zapraszam was jutro na godzinę 16, żeby coś zobaczyć dalszy ciąg naszych zmagań. Co prawda jeszcze teraz nic się nie dzieje. Mamy taki... Bo znaleźliśmy tylko siebie, a nie mamy innych imperiów, ale pauza poszła. Tak, poszła, ale i tak Daninę musiałem zabulić na koniec. Ale też musiałem, więc jest równo, no. Więc dzięki wam dzisiaj za oglądanie, no i widzimy się następnego dnia. Pa, pa! Hej!